Kochane siostry, powiedzcie, czy jesteście szczęśliwe? Tak, tak. Po pierwsze, osoba zakonna dziś to ma być osoba radosna. Bo jak mówi Franciszek, smutne naśladowanie Chrystusa jest żałosnym naśladowaniem. Osoba zakonna dziś to osoba prorocza. To osoba, która prorokuje poprzez swój styl bycia, styl życia. To nie ta, która mówi nie wiadomo ile, tylko ta, która żyje Ewangelią. I to staje się prorockie mówienie. Są tacy prorocy pośród nas. Niewiele mówią, dużo robią. I są tacy, którzy dużo mówią, a mało robią. My mamy być prorokami. Chciałbym, żeby te nasze siostry takimi były. To jest pewien ideał. To jest taki kod tożsamości zaproponowany przez papieża Franciszka. I wierzę gorąco, że one takie już są i że takimi pozostaną aż do śmierci. Bądźcie wierne aż do śmierci. A co potem będzie? To Pan nam pokaże, co będzie potem. Pan nam pokaże swoje oblicze, swoje piękno. My będziemy już wtedy zanurzeni całkowicie w Nim, naszym Zbawicielu, Odkupicielu, tym, który umarł na drzewie krzyża z miłości do każdego z nas. Papież Franciszek dalej mówi, że osoba zakonna to jest osoba, która jest bardzo blisko ludzi, ma być otwarta na świat, ma iść, ma wychodzić. To nie ktoś zamknięty w swojej celi zakonnej, w swoim pokoju i szczęśliwy, dlatego że nie musi z niego wychodzić, tylko dokładnie odwrotnie. Idę, ponieważ jestem posłana. Osoba zakonna dziś to osoba, która kocha Chrystusa nade wszystko. To osoba, która kocha Kościół,